otwieram siódmą sesję międzykonacji. Witam Państwa radni. Witam Państwa jest wolnym. Witam Komisarza Komisji Rady Policji Międzykonacji. Witam Dowódcę Rzeczpospolitej Międzykonacji. Witam Komisarza Komisji Rady Policji Panią Kierownik Referatu Oświaty. Witam Pana Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Witam Państwa sołtysów. Witam media obsługujące sesję Rady Gminy. Stwierdzam, że na 15 radnych, obecnych jest 14 radnych, więc mamy kworum do podejmowania uchwał. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy w związku z porządkiem obrad są jakieś propozycje? Panie Przewodniczący, porządek obrad proszę wykreślenie w punkcie 5 punktu B podjęcie uchwały z pierwsza jest poprawka, bo nie jest 14 lat, tylko 13. Jest obecny. Tak, też mamy formę podejmowania uchwały. Jest propozycja o wykreśleniu z punktu 5 podpunktu B zmian ulegnie prognozy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Arczuk Zwołowiec. Za. Fedorów Zenon. Za. Czapski Jarosław. Za. Kulickiewicz Andrzej. Za. Iwczuk Jadwiga. Za. Kopeł Edward. Za. Kwiatkowski Adam. Za. Rybiński Roman. Za. Kosicki Łukasz. Za. Piętruk Andrzej. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Za. Zeniewicz Sławomir. Jestem za. Poprawka została przyjęta. Przyjdziemy do głosowania całym porządkiem obrad. Kto z Państwa jest na? Przedstawienie do głosowania. Tarczuk Sławomir. Za. Pedro Zenon. Za. Czapski Jarosław. Za. Kulickiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Za. Kopeł Edward. Za. Piątkowski Adam. Za. Rybiński Roman. Za. Łosicki Łukasz. Jestem za. Piętruk Andrzej. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do rozpoczęcia podpunktu C w punkcie 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Tarczuk Sławomir. Za. Fedorów Zenon. Za. Czapski Jarosław. Za. Kulickiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Za. Kopeł Edward. Za. Kwiatkowski Adam. Za. Rybiński Roman. Za. Łosicki Łukasz. Za. Piętruk Andrzej. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja o wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy oraz wiążącej komisji zbliżącej zawartości. Proszę bardzo, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka informacji z ogłoszeń międzysesyjnych i spraw, które toczą się w gminie. Ogłosiliśmy nabór wniosków dla mieszkańców na instalacje solarne, fotowoltaiczne oraz wymianę kotłów na biomasę. Mieszkańcy gminy mogą składać wnioski na wymienione instalacje do 24 maja 2019 roku. Zasady i wnioski są dostępne na stronie internetowej i w Urzędzie Gminy. Bardzo prosimy o przekazanie informacji przez Państwa sołtysów radnych wszystkim mieszkańcom, tak aby ta informacja dotarła do jak największego kręgu. Przewidywany nabór, ogłoszenie konkursu to wrzesień 2019 roku. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego na ten cel jest przewidziane 50 milionów i chcemy przygotować się do wykorzystania o te środki.
Również wyłoniono wykonawcę w ramach postępowania dostosowania części pomieszczeń budynków szkół dla osób niepełnosprawnych. To przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Rozwoju. Trwa w tej chwili ocena złożonej dokumentacji i na początku maja zostanie wykonawca wyłoniony i podpisana umowa. Również trwa badanie i ocena ofert w ramach przetargu na dostawę pomocy praktycznych w ramach projektu Wsparcie Rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski na potrzeby realizacji projektu pod tą samą nazwą, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jesteśmy na końcowym etapie opracowania dokumentacji przetargowej na ogłoszenie przetargu na termomodernizację budynku szkoły w Rybodzińcy w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego w ramach działania 5.2 Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego pod nazwą Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. Trwają prace budowlane w zakresie budowy sali gimnastycznej w Rogoźnicy. Zakończono kolejny etap prac budowlanych o wartości 2 877 tysięcy. Ta część została już zapłacona wykonawcy, między innymi pokryta z otrzymanej zaliczki z urzędu marszałkowskiego. Na budowie sali doszło do nieszczęśliwego zaproszenia ognia przez pracowników i zapaliły się sterownia i kurty ułożone na dachu podczas prac budowlanych, gdy biuro było bezdzierżowe. Wszystkie wynikłe z tego straty poniósł wykonawca, zostały one usunięte. Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy termin oddania budynku nie jest w żaden sposób zakończony. Rozpoczęliśmy procedurę, a właściwie wykonawca rozpoczął procedurę zgłoszenia do użytkowania budynku Świeczyńcy w miejscowości Łuby. Również trzy nasze wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Mówimy to tutaj o wnioskach Gminnego Programu Wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych. Jeden projekt. Drugi, poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. I trzeci projekt, monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w gminie Międzyrzec Podlaski. Został wyznaczony termin odbioru robót związanych z budową drogi gminnej w miejscowości Rudniki na 29 kwietnia 2019 roku. Również na terenie gminy został zakończony w ubiegłym tygodniu remont dróg o nawierzchni bitumicznej. Trwa remont dróg o nawierzchni gruntowej i płótniowej za pomocą równiarki. Trwa budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyca wraz z przyłączami. I również, proszę Państwa, na terenie gminy Międzyrzec Podlaski odbywa się ciągłe odcinkowe płukanie sieci wodociągowej. W związku z tym mogą nastąpić spadki ciśnienia, czy też pojawić się zanieczyszczenia w wodzie. W dniu jutrzejszym
O godzinie 15 tutaj, w tej świetlicy wysokiej, odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami firmy Transprojekt Warszawa, działającymi w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie w sprawie wykonania dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej na budowę drogi ekspresowej S19 Białystok-Lubartów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego. Więc wszystkich zainteresowanych zapraszam na spotkanie konsultacyjne jutro o godzinie 15 w tej świetlicy w miejscowości Wysokiej. Proszę również przekazać te informacje mieszkańcom, plakaty i profilku tygodnia, tutaj, żeby wszelkie informacje były przekazywane. Miło mi jest również poinformować, że został rozstrzygnięty 3 kwietnia konkurs wiedzy o niepełnosprawnościach w misiach. Cieszymy się bardzo, że tak długo uczniów wzięło udział w tym konkursie. Pierwsze miejsce zajęła uczennica Martyna Karłowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w misiach. Drugie miejsce Kacper Siluk. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy. Trzecie miejsce Wojciech Dymoszów, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kożuszkach i wyróżnienie również dla ucznia z Kożuszek Patryka Sierotyny. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Rzeczycy na ręce Pani Prezes Klubu Seniora i Pana Sołtysa miejscowości Rzeczyca Radnego na przepiękne przemyślenia związane, wielkanocne, przygotowane przez Klub Seniora w Rzeczycy. Dziękuję również Państwu za udział w tym przedsięwzięciu. Chcę również Państwa poinformować, że w kwietniu odbyliśmy kilka spotkań z dyrektorami szkół z terenu gminy Międzybrodz-Podlaski. Były to spotkania z jednej strony informacyjne, z drugiej strony poświęcone dwóm bardzo istotnym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem edukacji na terenie gminy Międzybrodz-Podlaski. Pierwsza jest to kwestia związana z organizacją roku. Jak Państwo doskonale wiecie, od tego roku na terenie gminy Międzybrodz-Podlaski już nie będziemy mieć w systemie edukacyjnym oddziałów gimnazjalnych. W związku z tym zamykamy swoją edukację na 8-klasowej szkole podstawowej. A to też oznacza, że w systemu edukacji ubyło nam ponad 130 dzieci w roku 2019-2020. I druga kwestia bardzo istotna, mianowicie strajk nauczycieli w szkołach gminy Międzybrodz-Podlaski. Do strajku przystąpiły 4 szkoły. Tak jak informowaliśmy rodziców, nauczycieli i dzieci na bieżąco, w żadnej ze szkół przebieg egzaminu nie był zagrożony. We wszystkich szkołach odbyły się one zgodnie z planem i dzięki tutaj zaangażowaniu pani kierownik i całego oddziału oświaty, Wydziału Oświaty oraz dyrektorów szkół, te egzaminy przebiegły bez żadnych zakłóceń. Chcę również powiedzieć Państwu, że wolontariusze w gminie Międzybrodz-Podlaski nie byli potrzebni do przeorganizacji przebiegu egzaminu. Na dzień dzisiejszy wszystkie szkoły na terenie gminy, przedszkola na terenie gminy Międzybrodz-Podlaski pracują bez zakłóceń.
I mówi, jest również poinformować Państwa, że w dniach 8-9 kwietnia uczestniczyłem w 5. Europejskim Kongresie Samorządowym. Już zostaliśmy zaproszeni, zostałem zaproszony między innymi do panelu dyskusyjnego, gdzie prezentowaliśmy działania podejmowane przez gminę Międzyrzec Podlaski w odniesieniu do polityki energetycznej w gminie. W panelu oprócz mnie brał udział prezes Tauronu, prezydent Wałbrzycha oraz przedstawiciele samorządów ze Szwecji i Wielkiej Brytanii. I chcę Państwu powiedzieć, bez kompleksów wychodzimy na tle krajów europejskich, które prezentowały swoje doświadczenia. Z kolei 11 kwietnia uczestniczyliśmy w drugiej debacie edukacyjnej, która miała miejsce w Warszawie, w Pałacu Kultury. Spotkali się samorządowcy z całej Polski, aby rozmawiać o sytuacji w oświacie oraz o finansowaniu oświaty, gdyż luka finansowa dotycząca finansowania przez samorządy ciągle rośnie w skali kraju. I jest to bardzo niepokojące przesłanie. Żałujemy bardzo, że mimo zaproszeń w tym spotkaniu nie wziął udział żaden z przedstawicieli rządu polskiego, ani Ministerstwa Edukacji. Także zamiast debaty było to forum wymiany myśli i doświadczeń samorządowych w tym zakresie. 17 kwietnia miało miejsce posiedzenie Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie podsumowaliśmy zebrania sprawozdawcze. A w dniu dzisiejszym o 10:00, myślę, że więcej informacji przekażą Państwo sołtysi, czy też Pan Radny, bo dłużej brali udział w debacie poświęconej rolnictwu, które właśnie chyba się zakończyło, jak pana radnego widzę, i sołtysów. Myśmy brali udział w pierwszej części. Raczej jest to debata, przerodziła się w wymianę chyba myśli i spostrzeżeń, bo również żaden z przedstawicieli rządu ani instytucji związanych z rolnictwem nie wziął udziału i nie przyjął zaproszenia. Przybył ktoś? Nie. No to proszę, nic nie zmieniło. 11 maja o godzinie 15:00 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej i Nieustającej Pomocy w Paniach odbędzie się msza święta w intencji wszystkich strażaków z gminy Międzyrzec Podlaski. A 5 maja pielgrzymka strażaków do Konia. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział, to zachęcamy. Więcej informacji na stronach internetowych. 3 maja rocznica konstytucji uchwalenia 3 maja. Zarówno sztandar gminy, jak i władze gminy będą brały udział w obchodach miejskich. Rozpoczynają się one o godzinie 11:30. Są święto w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Międzyrzeczu Podlaskim. 12 maja w Domu Ludowym za Ściankach o godzinie 15:00 kolejna już inscenizacja, jak to na wsi niegdyś bywało, tym razem pod nazwą Śmiechy spod Strzechy, organizowana przez zespół Leśne Echo za Ściankę. 19 maja o godzinie 12:00 msza święta w kaplicy w Przychodach, a następnie o godzinie 13:00 kolejny już przegląd pieśni Maryjnej. Zapraszam radnych Państwa sołtysów do udziału. 24-26 maja
Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecy Podlaski odbędą się trzecie Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia Pełna Łaski. Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski te wydarzenie objął honorowym patronatem. 28 maja w przedszkolu w Rzeczycy od godziny 15. Logopedyczny przegląd wierszy, łamiemy języki mówiąc wierszyki. Wszystkich Państwa, którzy tak jak ja mają problem z wysłowieniem się, zapraszam do przedszkola. Dziękuję bardzo. Zapoznam Państwa z pismami, które płynęły do Rady Gminy, a także chciałem przypomnieć radni, którzy się zgłosili do Pocztu Narodowego o tym, co wójt mówił na tej 30 Jezusza. Paragraf 24. Będę mówić o Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Gminie w sprawie uchwały o rozwiązaniu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Międzyrzec-Kulaski. Tu są uwagi do tego regulaminu. I dzisiaj się będziemy ją zwracać. Wydało pismo Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zrobienia wszczęcia postępowania w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody o sprawdzenie ścieków na gminy Międzyrzec-Kulaski. Te uwagi też będziemy odnosić do uchwały. Również wpłynęło z Polskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchwały likwidacja punktu przedszkolnego w Tłuszczu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. To dotyczy paragrafu trzeciego, że nie musimy to ogłaszać w dzienniku urzędowym Województwa Lubelskiego. Też wpłynęło pismo, wniosek od Państwa Sołtysów. Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji rozpatrywała. To będzie w porządku dzisiaj obecna sesji. Można zgłaszać kandydatów do odznaczenia zasłużonego rolnictwa i do dnia 24 maja 2019 roku. Takie wnioski proszę skierować do pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy. Było pismo też pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury na zapytanie radnego. Było sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Międzyrzec-Kulaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. Też wpłynęło szkoda administracji samorządowej dla radnych w sprawie szkoleń. Również wpłynęło wójta gminy przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 do Rady Gminy. To są wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Jeśli przewodniczący komisji stałych mają coś do przekazania ze swojej działalności, proszę. Proszę przewodniczyć. Komisja Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa spotkała się 18 kwietnia. Głównym tematem było bezpieczeństwo na terenie gminy Międzyrzec-Kulaski. W dalszej części. Ale ten punkt będzie jest porządkowy. Także w dalszej części. Dobrze. Rozpatrzyliśmy punkt drugi porządku. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu trzeciego. Informacja o stanie bezpieczeństwa na gminy Międzyrzec-Kulaski. Te informacje zostały przekazywane na dwóch komisjach, tak? Na komisji. I oświatowa. Na oświatowej. Tak. I na komisji rolnej. I teraz nie wiem, jaką przyjmiemy formę. Czy przyjmiemy formę, jeśli Państwo są gdzieś też tą informację uzyskać, będą zapytania do poszczególnych przedstawicieli służb. Jeśli chcecie, to czy Państwo radni chcecie, żeby Państwo, Panowie Komendanci, coś jeszcze dodatkowo informacji przekazały? Jak można, mogę w skrócie po prostu przekazać Państwu informację, jeżeli Państwo będą mieli zapytania, to proszę bardzo. Także w dniu 19 kwietnia odbyła się Komisja do Spraw Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, na której poszczególni komendanci Policji, Straży Państwowej, jak i jednostek OSP udzielili szczegółów informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Międzyrzec-Kulaski. Z danych przedstawionych przez komisariat Policji wynika, że wykrywalność ogólna i poszczególnych kategoriach przestępstw w roku 2018 kształtuje się następująco. Kilkunastoprocentowe spadki prywatności odnotowane zostały w kategorii bójki i pobicia oraz kradzieży rzeczy. W kategoriach przestępstw uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze i uszkodzenia mienia
wykrywalność kształtuje się na poziomie 100%. Oznacza to, że we wszystkich przestępstwach wszczynanych przez Komisariat Policji Międzyrzeców Podlaskich są ustalani ich sprawcy. Duży wzrost wykrywalności Komisariat Policji Międzyrzeców Podlaskich uzyskał w kategorii kradzieże z włamaniem aż 17%. Tutaj też jest ciekawość, że przez 2 lata na terenie gminy i szczególnie działania Komisariatu Policji nie został sprawdziony żaden samochód. Natomiast z danych przedstawionych przez... Straż Pożarną działania ratownicze na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w 2018 roku miało miejsce pożary 30, z których 28 to były małe, jeden pożar średni, jeden duży, skórnik w Mielnicy. Wierzch zdarzeń miejscowe zagrożenie na terenie gminy Międzyrzec Podlaski lokalne 67 i alarmy fałszywe na terenie naszej gminy był jeden, ale w dobrej wierze. Jeżeli chodzi o jednostki OSP na terenie gminy, mamy 25, z czego typu M są 4. Należą do nich Bereza, Koszeliki, Halasy, Krzymoszyce. Jednostki typu S to pozostałe 21 jednostek. Ochotnicza Straż Pożarna w Przewidzy w ubiegłym roku została przyjęta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie w gminie Międzyrzec Podlaski są 2 jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Drugą jednostką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy. W obu jednostkach działają młodzieżowe drużyny pożarnicze. Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wyposażone są w odpowiedni sprzęt do udziału w działaniach ratowniczych. Do takiego należą zaliczyć defibrylatory automatyczne, zestaw narzędzi, działowy komplet, filarki do drewna, wyposażenie osobiste, drugie profesjonalne. Jeżeli chodzi o działania jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, to wymienię tutaj 3 jednostki: Rzeczyca 40, Krzewica 12, Tuliów 4. Także myślę, że możemy czuć się bezpiecznie dzięki takim jednostkom, jakie mamy. Ale jakieś pytania by Państwo mieli, no myślę, że do Panu Komendantu, jakby coś Państwa interesuje. Proszę bardzo, jeśli jakieś pytanie do Pani Komendantu, to proszę. Nie widzę, tak? Także dziękuję za informacje w stanie bezpieczeństwa tej gminy Międzyrzec Podlaski. Teraz jeśli panowie komendanci się muszą udać, to dziękujemy. Dziękujemy. Punkt 6 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 4. Składanie pisemnych zapytań i deklaracji rady. Proszę Państwa, Państwo radni, czy macie jakieś zapytania i deklaracje? Nie widzę. Także Jarosław, za. Czapski Jarosław, za. Brąckiewicz Andrzej, za.
Ilczuk Jadwiga. Za. Kopron Edward. Za. Piotrowski Adam. Jestem za. Lipiński Roman. Jestem za. Łosicki Łukasz. Jestem za. Pietruk Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Jestem za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Stwierdzam, że zmiana, uchwała z dnia budżetu gminy 2019 roku została przyjęta. Rozpatrzyć w punkcie 5. Przechodzimy bezpośrednio od punktu B w punkcie 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie należności przysługujących tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Proszę bardzo, panie przewodniczący, na wojnie będziemy podejmować uchwałę. W tej sprawie wpłynęła petycja sołtysu i komisja na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia dokonała analizy treści tej petycji, wysłuchała wyjaśnień i zaproponowała stanowisko w tej sprawie. Ponieważ wystąpiła tak zwana sprzeczność interesów, komisji przewodniczył zastępca radny Sławomir Karczuk, ale jak już wszystko Państwo, po prostu komisja uznała, że petycja jest zasadna w sprawie należności przysługujących z tytułu pełnienia funkcji sołtysa z możliwością zwiększenia wiedzy za udział w posiedzeniach Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Jednak w tym roku jest to niemożliwe, ponieważ budżet gminy na 2019 rok jest rozdysponowany i brak wolnych środków finansowych na podwyżkę. Także konkretnie regulacje w tej sprawie przeprowadzi Komisja do Spraw Budżetu i Finansów przy pracach nad projektem budżetu na 2020 rok. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa, radni sobie pytania w sprawie uchwały. Nie widzę. Czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie należności przysługujących z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Paragraf 1 ust. 1 uznaje się za zasadną petycję dnia 13 marca 2019 roku w przedmiocie należności przysługujących z tytułu pełnienia funkcji sołtysa Gminy Międzyrzec Podlaski. Ustęp 2. Ustalenie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. Przystępujemy do głosowania. Karczuk Sławomir. Za. Fedoruk Zenon. Za. Tarski Jarosław. Za. Rąsiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Ja się wstrzymuję. Kopron Edward. Za. Piotrowski Adam. Jestem za. Lipiński Roman. Za. Łosicki Łukasz. Jestem za. Pietruk Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Szymoszuk Maciej. Jestem za. Zaniewicz Sławomir. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie 5. Przechodząc do rzędu punktu C w punkcie 5. Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze. Pani sekretarz. Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Które to w Radzie Gminy uprawnienie do określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów tychże inicjatyw, zasad promocji oraz wymogów formalnych, jakie muszą odpowiadać składane projekty uchwał. Przedłożony projekt zakłada, w skrócie opowiem najważniejsze postanowienia, że wszelkie czynności związane z przygotowaniem projektu takiej uchwały, jego rozpowszechnianie kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów wykonuje Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, który stworzyć może co najmniej 3 mieszkańców gminy posiadający czynne prawo wyborcze, którzy złożą stosowne oświadczenie o utworzeniu tego komitetu. W ramach działania tego komitetu treść uchwały jest sporządzona przez ten komitet, podlega promocji na terenie gminy. Komitet ma obowiązek zebrać odpowiednią liczbę podpisów. O ilości to może komisja, która opiniowała, powie. Niech pan
komisja. I co powinien zawierać nasz projekt? Tytuł, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, określenie terminu wejścia w życie oraz uzasadnienie zawierające w szczególności wskazania potrzeby podjęcia takiej uchwały, oczekiwane skutki zaważne oraz skutki finansowe i ewentualne źródła ich pokrycia. Z zastrzeżeniem takim, że projekt ten nie może dotyczyć spraw, dla których przepisy zastrzegają prawo inicjatywy uchwałodawczej dla innych podmiotów. Do projektu dołączyliśmy stosowne druki do utworzenia komitetu oraz wzór listy mieszkańców popierających projekt uchwały w tej sprawie. Jeśli było pytanie, to bardzo proszę. To propozycja tej uchwały zajmowała się Komisja Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała uchwałę, a dodatkowo, jeśli chodzi o liczbę podpisów, komisja zaopiniowała liczbę 300. Dziękuję. Proszę bardzo, Państwo radni, swoje propozycje uchwały. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Niedźwiedź Podlaski z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie Kurtyńskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Akt uchwalony. Dla Fedorów Zenon. Za. Czarski Jarosław. Za. Brąckiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Za. Kopron Edward. Za. Piatkowski Adam. Jestem za. Lipiński Roman. Łosicki Łukasz. Jestem za. Wietruch Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Dymoszuk Maciej. Za. Zaniewicz Sławosław. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt C, punkt 9. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu D, punkt 9. Przyjęcie terminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niedźwiedź Podlaski. Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Za. Kopron Edward. Za. Piatkowski Adam. Za. Lipiński Roman. Za. Łosicki Łukasz. Jestem za. Piotr Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt D, punkt 9. Przechodzimy do rozpatrzenia do punktu E, punkt 9. Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej linii komunalnej w gminie Niedźwiedź Podlaski. Komisja Rolna opiniowała Pana. Tak. Opinia pozytywna. Państwo radni, jeśli macie jakieś pytania w sprawie tej uchwały, proszę. Uchwała Rady Gminy Niedźwiedź Podlaski z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej linii komunalnej gminy Niedźwiedź Podlaski. Przystępujemy do głosowania. Artur Sławomir. Za. Fedorów Zenon. Za. Czarski Jarosław. Za. Brodzieniewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Za. Dobro Edward. Za. Piatkowski Adam. Za. Lipiński Roman. Jestem za. Kroszycki Łukasz. Jestem za. Piętuch Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy punkt 5 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 6. Wolne wnioski. Proszę bardzo, Państwo radni, są udzielić się naszych pytań. Proszę. Proszę. Szanowni Państwo, w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej
Państwa gorąco zaprosić na pierwszy festyn Krzewicki, który odbędzie się 5 maja o godzinie 14 w programie Ewangelii. Serdecznie zapraszamy. I ja jeszcze mogę. Chciałabym serdecznie podziękować do Pana Wójta, za tak piękną drogę, którą zaczęliśmy uczestkować. No, codziennie kwitnie tam szczęście naszych dzieci. Strasznie się bardzo zrobiło. U mnie w polu lądują, ale to nic. Bardzo się cieszę. I wraz z tymi dziećmi, którzy naprawdę są strasznie zadowoleni. I mieszkańcy, bo jednak ta droga nam teraz posłuży nie na rok, nie na dwa, ale na te przyszłe 20 lat. Jest piękna droga. Każdy, kto jedzie z innych miejscowości, specjalnie jadą, żeby zobaczyć tą drogę. No nie mogą się nacieszyć tą drogą. A naprawdę jest bardzo ważna. Władzę się dobrze bardzo. Proszę Pani Sobus, proszę pytać, pobierać te pani na nogą. Pan radny przekaże informacje w sprawie tego spotkania. Coś było ciekawego? Zamykam 7. sesję Rady Gminy Krzewiec Podlaski. Dziękuję bardzo.